Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Jedni wciąż odkrywają kolejne karty, prezentując swoje listy kandydatów w poszczególnych okręgach, inni zbierają podpisy poparcia pod tymi listami. Walka zdaje się być zacięta, bo kandydaci do Sejmu i Senatu mają świadomość, że na wagę złota jest każdy głos. Fatima Orlińska. Czy zbliżające się wybory parlamentarne zagwarantują Polakom życie niczym z bajki? Tego kandydaci różnych obozów politycznych nie obiecują. Deklarują jednak, że zrobią wszystko, by społeczeństwu po 15 października żyło się lepiej. A żeby tak było, wybory trzeba wygrać. Dlatego rozmowy, spotkania i prezentacje kandydatów to codzienność. Chcemy również przyjść z programem pozytywnym. Chcielibyśmy w końcu udrożnić finansowanie projektów w Polsce z Unii Europejskiej. Otworzyć KPO. Naprawić sytuację w służbie zdrowia, zadbać w końcu o realizację programu Czyste Powietrze. Z tymi tematami, z innymi idziemy wspólnie dzisiaj do wyborów. Ja Państwa serdecznie zapraszam 15 października do wyborów. Partie swoje listy z nazwiskami i pozycjami kandydatów muszą zarejestrować ostatecznie do 6 września. Do tego czasu, zgodnie z kodeksem wyborczym, lista z danego okręgu powinna być poparta 5000 głosów mieszkańców tego okręgu. Zanim więc kampania wejdzie w moment kulminacyjny, kandydaci wyruszają w teren i zachęcają zarówno do składania podpisów, jak i w ogóle pójścia do urny jesienią. Idzie bardzo dobrze. Tutaj jesteśmy właśnie na jednym z katowickich targowisk i powiem szczerze, że jestem bardzo miło zaskoczony. No, są to wyrazy sympatii, wyrazy wsparcia. Oczywiście też słyszę niejednokrotnie krytykę obecnej władzy i to taką, można by powiedzieć, grubą, to są niecenzuralne słowa, więc wolałbym ich nie przytaczać, ale atmosfera jest świetna, jest mobilizacja, jest bardzo dużo ludzi, więc jestem, innymi słowy, zbudowany, zadowolony i można by powiedzieć, te moje pierwsze kroki, takie pierwsze kroki trochę jak dziecka, które zaczyna się uczyć, już są coraz bardziej stabilne i nie tracę równowagi. O poparcie dla swoich kandydatów ubiega się też Konfederacja. Przedstawiciele okręgu katowickiego przyznają, że ci, którzy swój podpis zostawiają na ich listach, to świadomi swoich poglądów wyborcy, którzy w zdecydowanej większości nie mają wątpliwości, na kogo chcą oddać swój głos. Z chwilą, kiedy się postawiliśmy z namiotem i się obrędowaliśmy, to ludzie bardzo chętnie do nas podchodzą. No, oczywiście są różne reakcje. Są tacy, którzy nas wyzywają, są tacy, którzy bardzo chętnie się podpisują, są tacy, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, ale jak się dowiedzą, to podpisują. No, generalnie jest takie poparcie w społeczeństwie, żeby wyrazić zgodę na kandydatów, na zarejestrowanie listy. Generalnie ci, którzy nas popierają, to mają nadzieję, że wywrócimy stolik i odciągniemy od rządu tych, którzy przez 18 lat rządzili i wprowadzimy duże zmiany i tego od nas oczekują. Głównymi tematami, które wyborcy poruszają z kandydatami, których chcą popierać, to inflacja, prawa kobiet, poczucie bezpieczeństwa w kraju i potrzeba zapewnienia stabilizacji pracy, a w konsekwencji płacy.